Szanowni Państwo, miernikiem TDS mierzymy jednostki ppm, czyli zawartość jonów w wodzie. Teraz pokażę pomiar ppm, wodę przygotowaną oraz nieprzygotowaną. Włączamy miernik. Najpierw woda nieprzygotowana z kranu. Pomiar wynosi 404 ppm, czyli woda bardzo słabej jakości. Norma to jest do 500. Teraz zrobimy pomiar wody przygotowanej. Wynosi 359 ppm, czyli również nie za dobrze. Generalnie skala wynosi od 0 do 170 ppm, to jest bardzo dobra woda. Od 170 do 500 to jest średniej jakości, a powyżej 500 ppm, no to już jest woda nie nadająca się do spożycia.